Który z polskich piłkarzy oprócz Lewandowskiego był bliski zdobycia złotej piłki? Pierwszym Polakiem, który znalazł się na podium plebiscytu, był Kazimierz Dejna w 1974 roku, grający wówczas dla Legii Warszawa. Jest to jedyny przypadek w historii, by zawodnik z polskiej ligi uwzględniony był wśród 5 najlepszych graczy w Europie. Do 1995 roku brano bowiem pod uwagę jedynie zawodników ze starego kontynentu. Decydujący w wyborze na pewno był mundial, na którym Polacy zajęli 3. miejsce, a Dejna był kapitanem reprezentacji, zdobywając 3 gole. Na kolejnego i ostatniego przed lewym Polaka na podium trzeba było czekać do 1982 roku. Trzecią lokatę zajął Zbigniew Boniek, który co prawda w tamtym roku grał również w barwach polskiego klubu Widzewa, z którym zdobył mistrzostwo kraju, ale w momencie przyznawania nagrody był już zawodnikiem włoskiego Juventusu. Do tego reprezentacja Polski kolejny raz zajęła 3. miejsce na Mistrzostwach Świata, a Boniek zanotował 4 trafienia oraz 3 asysty. Reszta polskich piłkarzy nominowanych do nagrody wyświetla wam się na ekranie.